Od piątku do niedzieli poczytalnia gościła uczestników 22. otwartych Mistrzostw Legionowa w Brydżu Sportowym. W imprezie pod patronatem prezydenta miasta wzięło udział ponad 130 zawodników. Znaleźli się wśród nich zarówno amatorzy, jak i gracze z brydżowej ekstraklasy, medaliści Mistrzostw Polski czy Europy. Mistrzostwa Legionowa składają się z trzech konkurencji. Turniej indywidualny, turniej na zapis maksowy, w tym, że z tych turniejów na zapis maksowy są dwa. Jeden to karty tasowane przy stole ręcznie i drugie przez komputer, tak jak dzisiaj. Ten dzisiejszy turniej wchodzi w cykl turniejów Grand Prix Mazowsza. Więc są tu zawodnicy w zasadzie z całego województwa mazowieckiego. W ocenie organizatorów i samych zawodników poziom turnieju należał do wysokich. Czemu trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, że Polska jest brydżowym potentatem? Prawie z każdej imprezy przywozimy medale, czyli można powiedzieć, że jesteśmy multimedalistami. Przodujemy w nauce dzieci i młodzieży w świecie brydża sportowego, więc między innymi cieszymy się, że odciągamy młode pokolenie od komputera. Przy czym w brydża, i to z powodzeniem, grają ludzie w rozmaitym wieku, czego dowodem mogą być seniorzy uczący się go na zajęciach Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jak twierdzi Tadeusz Luzak, tego rodzaju rywalizacja przy stoliku to zabawa dla każdego i każdego też łatwo może wciągnąć. Gra jest niezwykle pasjonująca, wariantów jest, nie wiem czy nie więcej, ale na pewno tyle samo co w szachach. Trudność tej gry polega na tym, że najczęściej gra się w parze. Przede wszystkim gra się w parze, więc tutaj dwie osoby muszą współgrać, a nie w szachach, a nie tak jak w szachach jedna osoba. Siadając do brydża, jak zresztą do wielu innych gier, warto mieć po swojej stronie szczęście. Według zawodników jego udział w końcowym sukcesie nie przekracza jednak 20%. Reszta to oczywiście silne nerwy, predyspozycje i umiejętności. Szczęście zawsze jest potrzebne. Czasem w biegu, w lekkoatletyce, w biegu ktoś się potknie i drugi zwycięża. Tutaj tak samo. Ktoś nie wytrzymuje przy stole nerwowo na przykład presji, czy źle rozczyta układ i już druga para ma frukty. Skoro już mowa o zyskach, choć w Polsce odbywa się mnóstwo turniejów, na brydżowe zawodostwo przejść jest raczej trudno. Co innego na zachodzie, gdzie zwycięzców często nagradza się całkiem pokaźnymi sumami. Tak czy inaczej, chcąc zasmakować w szlemikach, trzeba najpierw poznać brydżowy elementarz. Jest taka książka, że brydża można nauczyć się w weekend. Ale z mojego doświadczenia wynika, że trzeba troszeczkę popracować. To wszystko zależy od poszczególnych osób. Mają, tak jak umie ktoś matematykę, tak ktoś potrafić będzie grać w brydża. I niezależnie od tego, czy jest matematykiem, czy nim nie jest. Kolejne otwarte Mistrzostwa Legionowa w Brydżu Sportowym potwierdziły jego rosnącą popularność. Również wśród gospodarzy, którzy na tle wielu utytułowanych rywali potwierdzili, że nie dadzą sobie w karty dmuchać.